Dzień dobry, bardzo mi miło Państwa wszystkich powitać, tych, którzy są zainteresowani tematem dzisiejszego naszego spotkania. Jest to jedno obowiązujące hasło, SMA. SMA, mam wrażenie, że w ostatnim czasie zaczęło rządzić, nie tylko w internetach, ale na pewno nastąpił wysyp diagnoz SMA i ci, którzy są nagabywani, zaczepiani, proszeni o to, żeby dołączyć do kolejnej zbiórki na wielokosztową terapię genową, zastanawiają się, co się stało. No więc dziś będziemy odpowiadać na to pytanie. Co się stało, że nagle tyle dzieci choruje w Polsce na SMA? Mówię to specjalnie w cudzysłowie. I w takim razie, co możemy zaoferować rodzicom tych dzieci, które właśnie są doświadczone tym schorzeniem. Jaki jest stan faktyczny w Polsce opieki nad dziećmi chorymi na SMA i jakie są nadzieje? Zaprosiliśmy, to taka nietypowa trochę konferencja, ten szum, który towarzyszy moim słowom, to właśnie ten dobiega z kącika dziecięcego, bo zaprosiliśmy dzisiaj rodziców dzieci chorych na SMA i same dzieci, ich rodzeństwo, więc czujemy się trochę tak jak w przedszkolu, ale przecież to jest życie. Życie, któremu chcemy wyjść naprzeciw i któremu chcemy dać nadzieję. Razem z zaproszonymi gośćmi, czyli właśnie rodzicami, to oni są głównymi bohaterami, ale także ekspertami medycznymi. SMA, gdyby ktoś jeszcze z Państwa nie wiedział, a trafił na nasz kanał po to, żeby o tym usłyszeć, to rzadka choroba, ale uwarunkowana genetycznie i bardzo ważna w tym, żeby złapać ją w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Właściwie to przed objawami, bo tylko wtedy można mówić o faktycznym zatrzymaniu albo przynajmniej o tym, że dziecko jest chore na SMA, ale nie doświadcza jej dramatycznych objawów. Choroba dotyka osoby w różnym wieku. Też trzeba o tym powiedzieć, jednak ponad 70% przypadków zostanie już zauważona w wieku noworodkowym albo niemowlęcym, wczesnym dzieciństwie. Naprawdę, pewnie to poświadczą nasi eksperci, pojawia się już w wieku prenatalnym. To jest bardzo ważna informacja. Coraz częściej wiemy o niej, także i w Polsce. Zaprosiliśmy, tak jak powiedziałam, rodziny z dziećmi, ale chciałabym przedstawić, zanim poznamy bohaterów głównych, naszych ekspertów. Profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Marię Mazurkiewicz-Bełdzińską, kierownika Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Bardzo dziękujemy za przybycie. Jeszcze przywitamy się tylko. I profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Katarzynę Kotulską-Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, Instytut Pomnik Centrum Matki Zdrowia Dziecka, przewodnicząca zespołu koordynacyjnego do spraw leczenia chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Tytułów dużo, zasłużone, bo eksperci to w tej dziedzinie wyjątkowi. Postanowiliśmy dziś najpierw oddać głos rodzicom, którzy toczą absolutnie wyjątkowy bój o to, żeby dzieci były ich zdrowe i żyły w jak najlepszej kondycji. Dziś opowiedzą nam historię swojej cudownej Jaśminy, rodzice Olga i Sebastian. Posłuchajmy. Nazywam się Olga Pańczyk, mieszkam w Warszawie, mam czwórkę dzieci. Najstarszy jest Antek, ma 12 lat. Kolejna jest Emilia, która ma lat 10. Felicja jest prawie 8-latką i najmłodsza Jaśmina ma 4 lata. Wiedząc, że trwają różnego rodzaju badania, stwierdziliśmy, że zdecydujemy się na przeprowadzenie badań prenatalnych. Została przeprowadzona biopsja kosmówki i po 2 tygodniach mieliśmy wynik. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Jaśmina jest chora, zaczęliśmy szukać dla niej opcji leczenia. Obstawialiśmy wszystkie możliwe wtedy dostępne opcje terapeutyczne, czy to już dostępne w Europie, czy opcje badań klinicznych. Na chwilę przed urodzeniem Jaśminy okazało się, że w sumie najszybszą opcją, którą można wykorzystać dla Jaśminy, będzie udział w badaniu klinicznym terapii genowej w Nowym Jorku. Przypomina mi się zdjęcie dziewczynki w łososiowej sukience. W jednym z artykułów jakimś poświęconym SMA i pierwszemu magicznemu lekowi tak naprawdę.
Wtedy jeszcze chyba nawet Felicji nie było w planach, albo nie, może już była, nie pamiętam dokładnie. To było tak, że na tym zdjęciu była dziewczynka z kręconymi włosami, stała sama, wyglądała jakby szła. I w tym artykule było tak dosyć enigmatycznie napisane, że jest po leczeniu terapią genową. To było dla mnie coś niesamowitego, popatrzeć na to zdjęcie tego uśmiechniętego dziecka, które było wyprostowane, stało samo, to samo to było czymś naprawdę niewyobrażalnym. Nie ukrywam, że wyobraźnia zadziałała w momencie, powrócił ten obraz tego dziecka w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że Jaśmina jest chora, że jest taka szansa. Co prawda jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie tak naprawdę, co i jak, kiedy. I tutaj bym chciał podziękować pewnemu człowiekowi ze stanu Alabama, ma na imię Brandon. 11 minut korespondencji z nim na Facebooku zmieniło życie nasze i naszej córki. Przysłał mi listę szpitali, które prowadzą nabór w ramach badań klinicznych i dosłał jeszcze jedną wiadomość. Zrób to. Teraz. Napisz do nich wszystkich. Już w szpitalu czekali tylko, aż się Jaśmina urodzi. Jaśmina się urodziła. Wszystko robiliśmy z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem. Co się dało załatwić, załatwialiśmy wcześniej. Tak więc byliśmy gotowi. Jaśmina została włączona do badań klinicznych terapii genowej w Nowym Jorku. Miała całe 16 dni, jak wylecieliśmy do Stanów, 17 dni, jak pojawiliśmy się w szpitalu. Badanie terapii genowej odbyło się za pomocą wlewu. Wlew dożylny, sama infuzja trwała około pół godziny. Zanim usiadła, to zobaczyłem ją, jak miała 3 miesiące, po raz pierwszy od podania leku. Kiedy wziąłem na ręce ją, wyprostowała się w taki sposób i zareagowała w taki sposób, jakby naprawdę nie była chora. Takie miałem odczucie. Czułem, że jest mocna, silna. Trzymała się formy. Po prostu trzymała się najzwyczajniej. Trzymała się. To jak sama usiadła, jak sama stanęła, to człowiek, ciężko to nazwać, ubrać słowami. To bardzo osobiste. Nie ukrywam, że też pojawiły się łzy. Ale łzy szczęścia, radości, ulgi. Na pierwszej rozmowie z lekarzami zadano nam pytanie, jakie mamy oczekiwania. Mając doświadczenie z Antkiem, marzyliśmy o tym, żeby Jaśmina sama była w stanie jeść, sama oddychać i ewentualnie, żeby po prostu ogarniała wózek aktywny. Nie spodziewaliśmy się, że wróci ze Stanów na własnych nogach. Dopiero ten dzień, kiedy ona wychodzi z ostatniej kontroli tak naprawdę i idzie sama przez ten korytarz. Poklejana plastrami. Poklejana plastrami, dokładnie. Po pobraniu krwi. To naprawdę jest jakby takie świadectwo, ostateczne świadectwo tego, że było warto, że też warto mieć nadzieję przede wszystkim. My tylko mieliśmy zapewnienie jednego profesora, który zajmuje się cały czas zresztą leczeniem SMA, że będzie dobrze. Że będzie dobrze, tylko że no dla nas to dobrze to było, tak jak powiedziałam wcześniej, tak? Że dokładnie. To jest, że będzie sama oddychać, sama profesor jeść i będzie w stanie sama poruszać się na wózku. Miłości do dzieci swoich pacjentów jako takich powiedział, triatlonistką nie będzie, ale da radę. Żebyś się jeszcze nie zdziwił. I albo wypłyniemy, albo nie. Na szczęście wypłynęliśmy. Jaśmina jest bardzo aktywnym dzieckiem. Chodzi do przedszkola, tak jak zdrowe dziecko. Tak. Bardzo lubi rysować. Ostatnio zaprzyjaźniła się z hulajnogą. Uczy się cały czas tej hulajnogi. Nie poddaje się. Nie poddaje się. Największą radość jej sprawia różowy kask. Lubi się wspinać, lubi piasek, grzebać w piachu na placu zabaw, huśtawki, jak zdrowe dziecko. Jaśmina od tego roku jest już pełnoprawnym przedszkolakiem. Po 7 wychodzi do przedszkola i mąż ją odbiera o godzinie 16 z minutami. Czyli spędza praktycznie cały dzień, tak jak zdrowe dziecko, w przedszkolu. Bardzo lubi swoje przedszkole, kocha swoje panie, kolegów, koleżanki, jest zadowolonym z życia słoneczkiem. Jaśmina ma kontrolę raz w roku. Jeżeli chodzi o pozostałe wizyty u lekarza, to tak naprawdę jak zdrowe dziecko, w zależności od sytuacji, czy się przeziębi. Jaśmina rozwija się jak
zdrowe dziecko, albo prawie jak zdrowe dziecko. No jest troszeczkę słabsze, ale jakby to jej nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Tak. To, jak się nią opiekujemy, niczym nie odbiega od tego, jak opiekowaliśmy się starszymi córkami, kiedy one były w wieku, w którym teraz jest Jaśmina. W życiu codziennym no, czasami zapominamy o tym, że ma SMA i potrafimy się zdenerwować, że za szybko biega, albo za szybko gdzieś włazi, albo za szybko się wspina, albo za głośno krzyczy. Natomiast przychodzi taka refleksja, że powinniśmy się jednak z tego cieszyć, że ona potrafi to zrobić i potrafi rozrabiać. Ja nie ukrywam, że cieszyłam się, jak pierwszy raz idąc przewróciła się i nabiła sobie śniaka. Wiem, że to może jest głupie, ale tego nie doświadczyłam, będąc, mając Antka i będąc, no bo on nigdy nie miał takiej możliwości, żeby po prostu być normalnym dzieckiem i nabić sobie tego guza na czole, tak? A ona po prostu doświadczyła tego. Jedno słowo nade mną krąży. Nadzieja. Po prostu ją mam, że będzie dobrze. Tak samo jak tą nadzieję mieliśmy na początku 2018 roku. Ja mam kontakt z wieloma rodzinami, których dzieci dostały leczenie terapią genową. U wszystkich tych dzieci widać poprawę. Wszystkie dzieci się rozwijają, idą do przodu. Mają rehabilitację oczywiście, bo rehabilitacja jest bardzo ważna, szczególnie u dzieci zdiagnozowanych objawowo. Ale te dzieciaki mają się świetnie. Rodzicom dzieci nowo zdiagnozowanych, a to są zapewne dzieci wyłapane w badaniu przesiewowym, chcielibyśmy powiedzieć, żeby walczyli, żeby leczyli, żeby pamiętali, że są inni, którzy pomogą, wesprą, udzielą rady, podzielą się doświadczeniem, informacją, kontaktami, że ich dzieci czeka dobra przyszłość, że jest leczenie, jest rehabilitacja i że będzie dobrze. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Kciuk dzisiaj będzie pewnie wiele razy podnoszony. Ja chciałabym, żeby to słowo nadzieja towarzyszyło nam w czasie całego naszego spotkania i jeszcze dłużej, że ono zostanie utrwalone także w Państwa przekazach po tej konferencji prasowej. Bo naprawdę jest nadzieja, o czym przekonają nasi eksperci. Są z nami dzisiaj i Olga, i Sebastian Pańczyk, a także bohaterka filmu Jaśmina. Już dawała o sobie znać, bo jak mówili, chciałam poznać Jaśminę, ona mówi, sorry, przepraszam, ale ona gdzieś krąży po hotelu. Także to, że jej nie można było znaleźć, to rozumiem, że właśnie jest dowód na to, że jest z nami. Jest także Zofia i Wojciech Dąbrowscy, rodzice dwójki dzieci chorych na SMA, dwuletniej Antosi i trzymiesięcznej Heleny. Helenka tutaj się kołysze koło mamulki, jest gotowa wciąż na przyjęcie ewentualnie pokarmu. Cynthia Dzik, mama trzyletniej Tosi chorej na SMA. Jest także Iga Przybyłowska-Boruta, mama Kacperka, trzyletniego, chorego na SM. Już ma 4. Zatrzymałam się na tym etapie słynnym, kiedy to dostał właśnie terapię. I Ania i Piotr Guściara z dziećmi Lilianką. Brakuje jednej pociechy z czwórki. Hania i Marysia są z nami. Oddajmy w takim razie jeszcze głos na chwilę rodzicom. Zaproszę tutaj Olgę Pańczyk, zaproszę Wojtka Dąbrowskiego i Kasię Pedrycz, Fundację SMA. Historię rodziców Jaśminy już poznaliśmy, dlatego chętnie bym usłyszała, Wojtku, waszą historię. Olga usłyszała diagnozę Jaśminy, kiedy była jeszcze w ciąży, więc to bardzo wczesna i dobra informacja w całym tym tragizmie tej informacji. A kiedy wy dowiedzieliście się o tym, że trzeba będzie zmierzyć się z tą chorobą? Znaczy, ja diagnozę przynajmniej jako rodzic. Mąż i rodzic usłyszałem dwa razy. Pierwszy raz, kiedy Tosia już miała widoczne bardzo mocne objawy. Ale był czyli jakie? Wiotkość mięśni, która towarzyszyła jej od pierwszej doby życia. Mhm. Już w tym momencie były problemy oddechowe, które objawiały się mocnym charkotem, zaciąganiem mięśni żebrowych również. Czyli też w skali Apgar dostała ile?
Po urodzeniu w skali Apgar dostała ile? 10. Znaczy lekarze odbierając poród dali Tosi 10 punktów. Nie zauważyli nic złego, poza tym, że jest obniżone napięcie, kazali obserwować, zgłosić się do neurologa. Niestety wtedy był środek pierwszej fali pandemii, więc było wszystko totalnie zamknięte. Więc my jako rodzice pierworodnej córki byliśmy sami ze sobą po prostu zostawieni. Mieliśmy kilka teleporad, mieliśmy kilka takich naprawdę wyproszonych, wybłaganych wizyt z naszej miejscowej przychodni, podczas których byliśmy zapewniani, że wszystko z Tosią jest w jak najlepszym porządku i nie ma się o co martwić. Ale wy czuliście, że coś jest nie tak, czuliśmy, mimo że to pierwsze dziecko. Tak, czuliśmy. I właśnie pierwszy moment, kiedy doszło do mnie, że to może być SMA, to był wieczór, kiedy żona bardzo mocno płakała, siedząc w fotelu, bo już wtedy czytała w telefonie, szukała na własną rękę, co to może być, i wtedy przeczytała, że to jest SMA. Ja wtedy żonie powiedziałem, no tak, nie chciałem pogłębiać tego stanu, powiedziałem, że słuchaj, nie wiadomo, jest tyle chorób towarzyszących, objawy są różne, spokojnie, na pewno to nie jest to, bo to jest choroba rzadka, to jest jakaś choroba za górami, za lasami, która tak. się może zdarzyć gdzieś tam u znajomego szwagra, a nie u nas oczywiście. Ile dni wtedy miała Tosia? Około 2 miesięcy. Okay. Szczęście w nieszczęściu było takie, że trafiliśmy w końcu na świadomego fizjoterapeutę, który nam powiedział, że mamy koniecznie iść do szpitala. I też jestem wdzięczny tej pani fizjoterapeutce, że nie powiedziała nam od razu, że to jest SMA, tylko że jeszcze nam dała czas, żeby dojrzeć do tego. Po miesiącach się z nią spotkaliśmy, ona powiedziała, że to już było SMA i ona wiedziała, że to jest SMA mocne, ale no w każdym razie poszliśmy do szpitala, do Instytutu Matki i Dziecka i tam było przeprowadzony szereg badań i tam po raz pierwszy lekarz już w pierwszej dobie po przyjęciu, też po prostu takim totalnie wybłaganym w środku pandemii, bo wtedy nie przyjmowano do szpitala. Przyjęli nas chyba tylko dlatego, że się uwiesiliśmy na klamce i powiedzieliśmy, że Tosia ma coraz gorszy oddech i wtedy nas dopiero wpuścili. No okazało się, że to może być SMA, później po 2 tygodniach oczekiwania na wynik badań genetycznych. Tak, to było SMA. Co wiedzieliście o tej chorobie, oprócz tych googlowania w telefonie? Nic, ale moje wyobrażenie było takie, po jakichś pierwszych takich zdjęciach, które w internecie przejrzałem, że Tosia będzie totalnym dzieckiem niepełnosprawnym, które będzie reagowało może tylko i wyłącznie okiem, puszczającym jakieś oczko na to, że jesteśmy przy niej, że ona czuje, że jesteś przy nas. Ale ten Google nie podpowiadał, że istnieje terapia genowa? Podpowiadał. Ale na tamten moment, kiedy człowiek dostaje diagnozę, że jego dziecko jest tak naprawdę chore na nieuleczalną chorobę, no ja przynajmniej sobie wyobraziłem wszystko, co najgorsze. Okay. Następnego dnia tak naprawdę wszedłem na stronę Fundacji SMA, przeczytałem, że jest w Polsce leczenie, że jest również terapia genowa. No i rozpoczęliśmy walkę. Czyli w tym szpitalu nie zaproponowano wam tej terapii? Zaproponowano. To już wtedy nam powiedzieli, że jest spinraza, ale to też to było... Ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest ta spinraza tak naprawdę. Nie wiedziałem też, co to będzie za leczenie, co nas czeka. Ja mówię, ja zostałem sam z własnymi wyobrażeniami, bo wtedy też nie miałem kontaktu z żoną, nie mogłem też iść na konsultacje lekarskie, tylko po prostu byłem sam, siedziałem w pracy i się zastanawiałem, no, kiedy tak naprawdę będziemy naszą córkę grzebali już. Tak. Bardzo dramatyczne te przygotowania. Na tamten moment tak to było. No, cały świat nam się zarwał i... Bo dziecko, które nie jest leczone, może niestety odejść. Tak, Tosia jest słabą jedynką. Powiedz proszę, dostała ten lek pierwszy refundowany Tosia, ale też jest po terapii genowej. Tak, udało nam się zebrać pieniądze na terapię genową. To było 10 bardzo ciężkich miesięcy walki, próby dla naszej rodziny przede wszystkim. Nieprzespanych nocy, niezliczone ilości informacji, jakie odbieraliśmy od najliczniejszych ludzi, którzy nam chcieli pomóc. Ale udało się i to taki był moment dla mnie, jak zasnułem, dostała tę terapię. Przy ciąży z Helenką wiedzieliście już, czego się spodziewać? Znaczy tak, przy ciąży z Helenką, no na początku oczywiście nie wiedzieliśmy, że Helena jest chora, ale mając już Tosię, która... No wiedzieliśmy, że jesteśmy obciążeni, wykonaliśmy badania prenatalne. Te niestety znowu potwierdziły, że Helena jest chora. I znowu tak naprawdę rozpoczął się wyścig z czasem, z którym tak naprawdę my już nie mieliśmy na niego zbyt dużego wpływu, bo to, czy Helena się urodzi z objawami, czy bez objawów, no to już nie od nas zależało. I dzisiaj Helenka jest leczona. Helena jest leczona i co najważniejsze, dostała leczenie przed objawem. Przed wystąpieniem obrazu choroby i...
I dzisiaj widzę uśmiechniętą mamę, która przytula Helenkę. Tak. I jest szczęśliwa. Olgo, historia Jaśminy i to, jak się rozwija, już widzieliśmy, ale może mogłabyś nam opowiedzieć, jak to było, kiedy urodził się Antek? To był rok 2010. To wtedy o SMA w Polsce chyba w ogóle się nie słyszało. Antek urodził się w 2010 roku. Jak na tamte czas jego diagnoza przebiegła bardzo szybko, to znaczy do czwartego miesiąca jeszcze rozwijał się tak w miarę okej. Okay. Wiedzieliśmy, że coś tam się dzieje, to też było nasze pierwsze dziecko, więc jakby nie mieliśmy porównania. Jedna z cioć Sebastiana stwierdziła, że jest takim, no taki trochę ciastowaty w dotyku. Aha. No ale jak skończył 5 miesięcy, postęp choroby bardzo przyspieszył. Wiedzieliśmy, że już jest coś naprawdę mocno nie tak. Na szczęście trafiliśmy do bardzo dobrego neurologa, który mąż akurat wtedy był z Antkiem u niego. Ja wróciłam do pracy. Wziął syna pod pachę, puknął w kolanko i powiedział, no podejrzewam SMA. Tak, po 5 minutach wywiadu. Po drodze jeszcze kazał nam zrobić USG przedściemniaczkowe. Na szczęście to była wizyta prywatna, na szczęście to był lekarz, który pracuje na stałe w Instytucie Matki Dziecka, więc od razu, że tak powiem, skierował nas do Instytutu. Po 2 tygodniach mieliśmy już wynik badania genetycznego, który właśnie potwierdził przypuszczenia pana doktora. No świat się załamał, no bo wtedy to był taki czas, kiedy jedyne co się słyszało od lekarzy, no to bardzo mi przykro, nie ma leczenia. Rehabilitacja. Jest tylko rehabilitacja do 2 roku życia. Jeśli państwo nie zdecydują się na respirator, dziecko umrze. I no, świat staje na głowie, wszystko się załamuje. Trzeba totalnie zmienić swoje życie. Przewartościować pewne rzeczy. Mąż wtedy z pracy zrezygnował, zajmował się Antkiem, ja wtedy pracowałam. Także to był no, trudny czas. Nawet kiedy wracasz myślą do tego, to te emocje są... To są takie rzeczy, które tak naprawdę lepiej czasem wyprzeć, nie wracać do nich. No to było ciężkie, no bo jakby człowiek, pierwsze dziecko, człowiek ma jakieś oczekiwania, marzenia, plany na przyszłość. Związane z dzieckiem, z rodziną, a to trzeba wszystko zacząć od nowa. Olgo, ale powiedz, jak to się stało, że minęły 2 lata, którymi was straszono, a Antek był z wami, minął 3 rok, 4, 5, 6, 7 i w końcu przyszedł 8. Antek, mimo że ma SMA typu pierwszego, to trzymał się całkiem nieźle. Był rehabilitowany 6 razy w tygodniu. Co mogliśmy, tego się uczyliśmy, czy to terapii oddechowej. No ale przyszedł taki moment, no, nie było żadnego leku, który by powstrzymał postęp choroby. Do 2 roku życia jeszcze był na własnym oddechu, był dokarmiany sondą. Nie ukrywam, że w pewnym momencie była mistrzynią w zakładaniu właśnie zgłębnika nosowo-żołądkowego. Także robiłam to w pół minuty. Dzień po 2 urodzinach Antek trafił do szpitala już z ciężkim zapaleniem płuc. Potem rozwinęła się niewydolność oddechowa. I wtedy od razu się uruchamia ten czarny scenariusz, przed którym was ostrzegano. Znaczy my wiedzieliśmy, że ten czarny scenariusz nadejdzie. Wiedzieliśmy, tylko nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kiedy to nastąpi, tak? Natomiast wtedy już wiedzieliśmy, że to jest ten czas, kiedy przyjdzie nam decydować, czy zdecydujemy się na respirator, czy pozwolimy Antkowi umrzeć. Zdecydowaliście się na respirator? Tak, zdecydowaliśmy się na respirator. Antek ma teraz 12 lat. Jest fanem wielkim wszystkiego, co jeździ po szynach. No i jest dzieckiem leżącym, tak? Natomiast jakby cała ta jego sytuacja nie odbiera mu radości życia. Ale komunikuje się z wami? Tak, jak czegoś bardzo chce, to potrafi, mimo że nie mówi, potrafi, że tak powiem, wymóc wszystko, czego chce. Zastosowaliście lek, którym jest mu podawany, tak? Tak. Antek,
Antek był konsultowany w grudniu 2017 roku właśnie w Belgii z profesorem Servet. Znaczy to było tak, że mój mąż miał jechać właśnie z wynikami badań prenatalnych jaśminy rozmawiać z panem profesorem. Się Kacper z fundacji nas skierował, żebyśmy koniecznie się z nim skontaktowali, rozmawiali, że to jest człowiek, który jakby pomoże nam ewentualnie z badaniami klinicznymi. Aha. I stwierdziliśmy, ja w sumie stwierdziłam, że Sebastian, jak już jedziesz do tej Belgii, jest ten EAP, no to jaka to różnica, czy pojedziesz sam, czy weźmiesz Antka, tak? No więc zorganizowaliśmy wyjazd, Antek został zakwalifikowany i od stycznia 2018 roku przyjmuje spinrazę. Choroba się zatrzymała. Są malutkie efekty, one są niemierzalne na skali testów ruchowych. Natomiast to są takie rzeczy, które nam jako opiekunom ułatwiają taką codzienną pielęgnację, mhm. silniejszy oddech, jakiś tam taki szczątkowy odruch kaszlu, silniejszy głos. Wcześniej Antek był cichy, teraz jak jest nawet zamknięty w pokoju, to ja go z kuchni słyszę, że woła i krzyczy, tak? Także no, wiadomo, że w jego sytuacji, kiedy ten zanik mięśni już jest bardzo, bardzo duży, tak? On miał 8 lat prawie. Tak. To tutaj nie ma co oczekiwać, że po prostu w stanie pójdzie. Natomiast choroba się zatrzymała, nie postępuje. Jesteście niesamowitym przykładem tego, jak można obserwować dwie różne terapie. Ta, która jest podana przed objawami i ta, która jest stosowana w momencie już objawów, które posiały spustoszenie. No tak, mamy dwoje dzieci z SMA, teoretycznie pierwszym. I pierwsze to jest takie klasyczne bez mhm. leczenia. Z leczeniem włączonym późno i drugie, które zostało leczone, kiedy nie miało jeszcze... Wzorcowo. Znaczy pierwsze wzorcowo leczone, a drugie bez nadziei na leczenie. A jakie były szanse, że choroba pojawi się u Felicji i u Emilki? 25%. No właśnie. Tego. Są zdrowe. Są zdrowe. Kasiu, fundacja SMA już tutaj wielokrotnie była podawana i wywoływana przez samych rodziców, czyli ona przyniosła im konkretną korzyść. Mówiliśmy dużo o emocjach. Powiedz, i co konkretnie robi dla rodzin? Oprócz tego, że podaje nazwę szpitali, kiedy wchodzi się na waszą stronę, to jest to informacja o aktualnościach. Na co mogą liczyć poza stroną informacyjną? My przede wszystkim jesteśmy też rodzicami i albo chorymi, więc my znamy tę otchłań, w której się znajdujemy tuż po diagnozie i po prostu znamy też tą pustkę i ten obszar, w którym człowiek nie wie, co ma zrobić, więc to, co staramy się na początku zrobić, to jest po prostu pokazać tą drogę, pokazać kroki, które rodzic ma podjąć w kolejności. Jest ich dużo, bo oprócz leczenia jest jeszcze szereg administracyjnych rzeczy, które trzeba zrobić. Trzeba zgłosić się po orzeczenie, trzeba załatwić wiele różnych spraw, które potem ułatwią takiemu i rodzicowi, i dziecku życie. Więc informujemy o tym. Organizujemy szkolenia dla rodziców z opieki nad dzieckiem. Organizujemy też spotkania dla rodziców, które pomagają przepracować też tą sytuację. Mhm. Organizujemy też spotkania dla całej społeczności i tymi działaniami staramy się i przybliżać wiedzę na temat SMA, ale też dawać sobie wzajemnie wsparcie i pokazywać, że z SMA można żyć godnie, radośnie, a jednocześnie staramy się jako fundacja, zespół osób też walczyć o te systemowe sprawy, na których nas zależy. Dzisiaj będziemy mówić i przypominać o badaniu przesiewowym, które jest czymś absolutnie wyjątkowym w skali świata i Europy. To też jakby bój, który tak, wspieraliście to od początku. Tak, jeden z bardzo ważnych punktów po tym, jak już pierwszy lek został refundowany, no to było na liście priorytetów, bo po prostu, tak jak mówiliśmy tutaj, dzieci, które dostają leczenie przed objawami, mhm. są dziećmi zupełnie inaczej funkcjonującymi i ci rodzice no, nie zmagają się z tym, z czym muszą się zmagać osoby, które nawet dostały leczenie, ale już po objawach, po wystąpieniu objawu, więc no ten screening jest niesamowitą zmianą. Wrócimy jeszcze do badań przesiewowych. Czy jest z nami tutaj dostępna Cynthia? Jest, tak, okej. Okay. Tosia ma 3 lata. Diagnozę usłyszeliście w 5 tygodniu życia. Kto zorientował się jako pierwszy, Cynthio? Znaczy,
ja już jak wróciłam do domu z córką, to już widziałam, że jest coś nie tak. To było jednak nasze trzecie dziecko, a ona była bardzo mocno objawowa. Była bardzo wiotka, już były takie oznaki niewydolności oddechowej, słabo jadła. No jednak gdzieś to było bagatelizowane przez położną na początku, później i nawet w przychodni przez pediatrę też nic nie było zauważone niepokojącego. Dopiero gdzieś koleżanka, pielęgniarka z pediatrii mówi, nie no to coś jest bardzo nie halo, nie. Także trafiliśmy na oddział pediatryczny naszego miejscowego szpitala, gdzie no było stwierdzone, że jest no na pewno coś bardzo nie tak. Była konsultacja neurologiczna. I to był chyba taki najdrastyczniejszy moment, kiedy w zasadzie nikt nam nie powiedział, co się dzieje z dzieckiem, no. Co jest nie tak. Tylko przeczytałam to na wypisie ze szpitala. I pamiętam tę drogę do domu, bo mieliśmy jechać do domu, się tylko spakować i przejechać na dalsze konsultacje do Gdańska, do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Na dalsze konsultacje. I to było chyba takie najbardziej wstrząsające, ta podróż do tego Gdańska, te 2 godziny drogi. I no, trafiliśmy tam i tam byliśmy dalej diagnozowani. Także po dobie pobytu w Gdańsku wróciliśmy do domu i 2 tygodnie czekaliśmy jeszcze na wynik potwierdzający, że to jest SMA. A czy były też inne badania robione, no, ale to raczej i ja byłam święcie przekonana, że to jest na pewno SMA już i czytając i jakby zorientując się trochę w temacie. Aha. I nawet już nawiązałam kontakt i z fundacją i byłam już na grupie rodziców, także no. Byliście w programie lekowym. Tak, właśnie dostaliśmy, jak tylko dostaliśmy wynik, a w zasadzie już nawet wcześniej się już zdążyliśmy zorientować właśnie dzięki pomocy fundacji o badaniu klinicznym, które trwało w Polsce, ponieważ to był początek 2019 roku, gdzie było wiadomo, że już jest spinraza, że jest refundacja, ale jednak tej spinrazy dostępnej jeszcze dla nas nie było. To nawet tak naprawdę nie było wiadomo, kiedy będzie, bo dostaliśmy informację, że to może być marzec, może być kwiecień, a tak naprawdę chyba nie wiem, czy to nawet nie był czerwiec docelowo. Czy no. No właśnie pamiętam tutaj panią profesor, byłam w Warszawie, przyjechałam na rozmowę, no, żeby wejść do tego badania klinicznego jak najszybciej, że to były ferie, to był tak duży stres. Pamiętam, to było to najgorsze czekanie jeszcze, żeby wejść do tego badania klinicznego jak najszybciej, widząc jak się dziecko pogarsza. Tak. Te 2 tygodnie i no, przyjechaliśmy i pamiętam ten moment podawania tej pierwszej dawki leku, bo to był lek doustny podawany przez sondę. Także to był taki najbardziej chyba wzruszający na ten moment wtedy, tak już w końcu się udało, mamy ten lek. No i... No a teraz jesteście po terapii genowej, na którą nie musieliście zbierać tych 9 milionów słynnych. Jak to się udało? No w zasadzie to my tak od początku liczyliśmy na to, że to jest ta sama firma farmaceutyczna, to samo badanie. No a nuż może kiedyś się uda, nie? Gdzieś tam zawsze no, myśleliśmy o tej terapii genowej. I jak pojawiły się pierwsze informacje o tym, że badanie kliniczne będzie prawdopodobnie zamknięte, to naprawdę to był taki szok. Że to pamiętam, to tak jak było to samo, tak zwalające informacje z nóg, jak przy diagnozie. Że ci dają coś i potem odbierają, tak? Tak. Myślisz sobie. Ten pierwszy moment to był straszny. Ja pamiętam, że przywróciłam do domu, bo byłam w sklepie, się zanosiłam, nie byłam w stanie wykrztusić w ogóle, co się stało mężowi. A drugim razem, jak usłyszeliśmy, bo to było takie no, zdementowane później, że to jednak jeszcze nie ten moment. Jak pojawiła się druga informacja, że to jednak będzie badanie zamknięte, to jakoś już to była taka już postawa waleczna. Nie, to tak nie może być. Nie mogą nas tak zostawić teraz, nie? Także na szczęście udało się, dostaliśmy terapię genową od firmy jakby w ramach badania klinicznego u pani profesor Kotulskiej. I, no i od stycznia jest Osia po terapii genowej i ma się rewelacyjnie po prostu. Widziałam. No, jest jest taki, tu w świetnej kondycji. No jest taki duży skok, po prostu tak się bałam, że to może czasem nie wyjść, że może się pogorszyć. Jednak to było badanie kliniczne, był lek doustny, który w ogóle nie było wiadomo, no, jak no tak. Przyniesie tutaj efekt inna terapia. Była mała grupa pacjentów, a jest efekt no, niesamowity. Zobaczcie, kto do nas przybiegł, Jaśminka. I już pobiegła, prawda? No bo przecież jest zajęta. Baw się dobrze. Dziękujemy ci bardzo, Cynthio, za twoją relację. Mogłabyś przekazać Idze kamerę, Boże, niech będzie. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, kochana. Kacperek dzisiaj z nami nie ma, bo ma lekką niedyspozycję, ale to jest taka zwykła dziecięca niedyspozycja, prawda?
Tak, zgadza się. Kacperek miałby dzisiaj z nami, ale niestety przedszkolna zaraza go dopadła. I... Przedszkolna, co jest bardzo pocieszające, że mamy Kacpra w przedszkolu. Dokładnie tak. Tak, w zasadzie to jeszcze w żłobku od września w przedszkolu. Mhm. Kacper świetnie sobie radzi, funkcjonuje świetnie wśród rówieśników, także cieszymy się. Jak tego dokonaliście? Ten lek po raz pierwszy został podany Kacprowi w Polsce. Tego wcześniej się nie robiło. Tak, zgadza terapia się. Genowa. My rozpoczynając zbiórkę na terapię genową, byliśmy gotowi na to i przygotowywaliśmy się gdzieś tam mentalnie, a nawet już zaczęliśmy pewne formalności, ponieważ wcześniej no, nie było niestety możliwości podania terapii genowej w Polsce. Zbieg wielu wspaniałych okoliczności, to, że wspaniali ludzie stanęli na naszej drodze. Jak o tym mówię, to mam ciarki. Sprawił, że Kacper... mógł zostać poddany terapii. Nie musieliście lecieć do Stanów. W tym trochę chyba pomogła pandemia, prawda? Z tego, co pamiętam. Tak, no nasza zbiórka nam udało się zebrać relatywnie szybko, bo diagnozę mieliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2019, a nasza zbiórka zakończyła się pod koniec marca kolejnego roku. Miesiąc później odbyło się pierwsze podanie w Polsce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie. No i tutaj wielkie ukłony oczywiście dla pani doktor Chrościńskiej-Krawczyk, która podjęła się jako pierwsza w Polsce tego podania. W zasadzie zapomniałam, jakie było pytanie, przepraszam. Jak tego dokonaliście, pytałam o to, ale że pandemia pomogła, bo nie mogliście pojechać. Tak, no w zasadzie już pojawiły się pod koniec naszej zbiórki takie możliwości, że być może uda się podać Kacprowi terapię genową w Lublinie. Ponieważ było to pierwsze podanie, nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, w którą stronę mamy iść. Zaufaliśmy pani profesor Magdalenie Chrościńskiej-Krawczyk, która, tak jak wspomniałam, podjęła się tego pierwszego podania, więc już wtedy poszliśmy jakby za tym tropem. Wcześniej faktycznie wszystkie rodziny musiały udać się do Stanów Zjednoczonych na to podanie. Tak jak mówimy, też się z tym liczyliśmy. Pandemia dość mocno deptała nam po piętach. Już pod koniec zbiórki był to dość duży problem. Faktycznie podanie nastąpiło po tym, jak już pandemia wybuchła. Pamiętam, jak wróciliśmy z podania, był lockdown, musieliśmy długo być sami zamknięci. Kacper wtedy był na początku sterydoterapii, więc też musieliśmy bardzo na niego uważać. Także ogólnie rzecz biorąc, sytuacja światowa, że tak powiem, bardzo nam nie sprzyjała, ale wszystko się udało. Kacper zniósł samo podanie bardzo dobrze. Jakbyś miała porównać zachowanie i samopoczucie Kacperka przed terapią i po? Pytasz o jego umiejętności jakby motoryczne. No Kacper był dzieckiem objawowym. My pierwsze podejrzenia mieliśmy gdzieś około 9-10 miesiąca życia. On w 10 miesiącu samodzielnie usiadł. To było jakby duże osiągnięcie. Natomiast wyraźnie miał obniżone napięcie mięśniowe. Wtedy też pierwszy raz udaliśmy się do neurologa. Niestety jest to historia, która pojawia się wśród wielu rodzin u zdiagnozowanych później dzieci, czyli być może taka jest jego uroda, być może trzeba dać mu więcej czasu. Oczywiście dostaliśmy skierowania na różne badania, które wyszły absolutnie w normie, więc dostaliśmy polecenie, żeby wdrożyć być może jakąś rehabilitację i wrócić za 4 miesiące. No, w międzyczasie on już utracił umiejętność samodzielnego siadania, nawet posadzony przez kogoś, przewracał się i nie był w stanie usiąść, także ewidentnie jego stan się pogarszał. Po podaniu terapii genowej no przede wszystkim znacznie i jakby widocznie się wzmocnił, wróciła umiejętność samodzielnego siadania. Potem zaczął przyjmować pozycję czworakczą, czworakować, samodzielnie wstawać. Teraz uczy się chodzić z chodzikiem, oczywiście, ponieważ ma już prawie 4 lata i potrzebuje samodzielności. Porusza się bardzo sprawnie na wózku aktywnym, naprawdę radzi sobie świetnie. Ale jest już gotowy na to, żeby stawiać pierwsze kroki z chodzikiem. Idzie mu naprawdę coraz lepiej, także efekty są naprawdę oszałamiające. Myślę, że gdyby nie leczenie, byłby już dzieckiem leżącym. Bardzo ci dziękuję. Trzymamy kciuki za to, żeby wyszedł z tej niedyspozycji. Jest jeszcze z nami Ania. Chciałam tylko na koniec zapytać Anię. Jest, kochana. Powiedz proszę, jak u was wyglądały te pierwsze myśli po diagnozie o SMA? No, to było w styczniu, to znaczy taki cały okres od grudnia do stycznia, można powiedzieć, bo u Hani szukaliśmy właśnie powodu, czemu się nie rozwija dobrze. U nas właśnie to poszło tak szybko właśnie pod koniec roku, bo jakaś infekcja i szliśmy w sumie do neurologa,
z taką myślą, że już jest naprawdę coś źle, że to pewnie, nie wiem, czy jakiś guz albo coś gorszego. Więc o SMA w sumie dowiedziałam się u neurologa, ale pani neurolog od razu właśnie nas wysłała na badania. Więc to było takie, tak, nie, szukaliśmy, że jakiś, no oczywiście internet, wiele różnych informacji, że to jest taki objaw. Nie, ona tego nie ma, to na pewno nie to, ale tutaj się zgadza. No i to było właśnie takie, badania się potwierdziły. Ja byłam w ciąży, no to od razu mąż za granicą z dziećmi, więc to był taki trudny czas, żeby to wszystko ogarnąć. Też dopadł nas właśnie jeden pozytywny test, że przedłużyła się też ten moment podania pierwszy raz leku dla Hani. Jak wracam do tego, to było straszne, bo to był tylko jeden pozytywny test i pamiętam, że to była taka złość, że no, jest niby tak ważne podanie, ona się sypie i z każdą chwilą po prostu jest coraz gorzej, no, a my musimy czekać tą kwarantannę i tak dalej. No i myślę, że cały czas jesteśmy w tym właśnie momencie, że szukamy tych informacji. No i jesteśmy tacy niepewni, co tak naprawdę mamy robić. Mamy też Marysię, która też jest z SMA, jest leczona już przedobjawowo, więc mamy nadzieje wielkie, ale no jest ta większa nadzieja, którą daje właśnie nam terapia genowa. No i na którą czekacie? No czekamy, ale naprawdę to jest trudno to określić, bo ja muszę czasem staram się cieszyć tym, co jest właśnie, że mam to leczenie, że będzie lepiej. Mam wrażenie czasem, że bo zbieramy na terapię, ale to jest tak ogromny trud. Nie wiem, co jest czasem gorsze. Że mam wrażenie, że mimo że to, że biegniemy za tym lepszym zdrowiem dla nich, to tę codzienność zawalamy, że nie starcza czasu na wszystko. No i tych informacji. Właśnie ja bym chciała, żeby ktoś przyszedł i jeden lekarz do mnie i powiedział mi, słuchaj, u Hani tak to wygląda i tak dalej. Ja wam radzę to. Wiem, że ma doświadczenie i właśnie faktycznie jedziemy na taką konsultację do Belgii. Właśnie tutaj wspomnieliście tego pana Sevre, tak? Właśnie znajomi nam pomogli się dostać, no i to ogarnąć w ogóle ten wyjazd. I chcemy, mamy nadzieję, że pojedziemy i nam powie, co najlepsze by było w przypadku dziewczynek. No bo mamy Hanię, która ma już objawy i... Ma dwa lata, tak. I Marysia 7 tygodni. Urodziła się, tak, dopiero 7 tygodni temu. Więc... Czyli ona już była w teście przesiewowym. Tak, ale my wiedzieliśmy już z amniopunkcji, bo zrobiliśmy. Chcieliśmy chociaż troszkę, bo my w sumie byłam już w 6. miesiącu ciąży, ale ten czas chcieliśmy przyspieszyć, żeby się jakoś, no, nie wiem, przygotować nawet. Więc gdyby okazało się, że terapia genowa w Polsce jest refundowana, to... To poszlibyśmy z Marysią, oczywiście, tak. Ale tak naprawdę, no ja na początku przy Hani diagnozie nie zaczęliśmy zbierać na terapię genową. I właśnie ciągle te informacje dopiero tak jakby spływały do nas. I też poznaliśmy historię rodziców po terapii genowej. I oni właśnie nas nakręcili, że słuchaj, ale dla Hani to też jest ogromna szansa, że to jest taki zastrzyk energii, takiej siły dla dzieci, że naprawdę może jej wiele dać. No właśnie, dobrze, że są z nami dzisiaj eksperci. Dziękuję ci bardzo. Właśnie. Ekspertki, które mam nadzieję wyjaśnią nam te różnice między podaniem terapii genowej zaraz po urodzeniu, kiedy dziecko jeszcze nie ma objawów i kiedy dziecko ma na przykład, tak jak w przypadku Hani, 2 lata. I co to tak naprawdę może dla niej oznaczać? Myślę, że będą do twojej dyspozycji, ale najważniejsze, że za chwileczkę my wszyscy poznamy te opinie. Więc żeby uświadomić wszystkim, o co walczą rodzice, zbierając na tę terapię genową, więc albo walcząc o to, żeby ona w końcu była refundowana także w Polsce, bo przecież to nie jest tak, że nie jest refundowana w innych krajach Europy czy świata. Popatrzmy na film, który tłumaczy, na czym polega terapia genowa. Zastępcza terapia genowa to rodzaj terapii genowej ocenianej jako opcja leczenia chorób genetycznych. Pragniemy pomóc w zrozumieniu jej podstaw naukowych. Na początek porozmawiajmy o genach. Geny to małe fragmenty DNA. DNA jest dziedziczone od rodziców i zawiera instrukcje, które wskazują organizmowi, jak prawidłowo funkcjonować. Określone geny wskazują organizmowi, jak wytwarzać określone białka. Białka odgrywają ważną rolę w organizmie, na przykład pomagając komórkom w prawidłowym funkcjonowaniu lub pełniąc rolę elementów budulcowych. Jeśli w genie występuje błąd i organizm nie może wytwarzać określonego białka, może to być szkodliwe dla zdrowia danej osoby.
Choroba genetyczna lub zaburzenie genetyczne są wynikiem błędu w co najmniej jednym genie danej osoby. Rodzaj choroby zależy od tego, w DNA którego genu występuje błąd. W zależności od choroby lub zaburzenia, zmiana może być dziedziczona od jednego lub obojga rodziców. Czasem jest to zmiana, która powstaje przypadkowo. Choroba genetyczna wywołana przez jeden wadliwy lub brakujący gen nazywana jest chorobą jednogenową. Choroby jednogenowe są idealnymi celami w zastępczej terapii genowej. Zastępcza terapia genowa to rodzaj terapii genowej, która ma na celu ukierunkowanie na zasadniczą przyczynę choroby gen, który nie działa prawidłowo, poprzez dostarczenie nowej, działającej kopii genu. Nowy gen zawiera instrukcje dotyczące wytwarzania białka, którego organizm nie mógł wcześniej wytwarzać. Na przykład nowy gen może wytwarzać białko potrzebne do prawidłowego funkcjonowania komórek. Po wyprodukowaniu białka w tych komórkach możliwe jest zahamowanie progresji choroby. Czas ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ gdy komórki tracą zdolność do prawidłowego funkcjonowania, mogą nie zostać naprawione, a wszelkie uszkodzenia, które powstały już w organizmie, mogą okazać się nieodwracalne. Jak działa zastępcza terapia genowa? W laboratorium produkuje się nową, działającą kopię danego genu. Następnie nowy gen zostaje umieszczony wewnątrz nośnika, zwanego wektorem. Wektory są wybierane na podstawie tego, który typ komórek w organizmie potrzebuje nowego genu. Wynika to z faktu, że wektory są bardzo wybiórcze względem typu komórki docelowej. Na przykład pewne wektory mogą być wykorzystywane do dostarczenia genu do komórek w mózgu, podczas gdy inne mogą być używane do dostarczenia genu do komórek wątroby. Jednym z typów wektora jest wirus związany z adenowirusem AAV, który nie wywołuje chorób u ludzi i jest w stanie przemieszczać się w organizmie, aby celować w wiele różnych rodzajów komórek. Gdy wektor AAV dotrze do jądra komórkowego, uwalnia działającą kopię genu. W tego rodzaju zastępczej terapii genowej nowy gen występuje obok DNA pacjenta wewnątrz jądra komórkowego, uznawanego za centrum sterowania komórki. Następnie gen zaczyna działać, produkując białko, którego organizm potrzebuje do prawidłowej pracy. Terapia genowa to przykład postępu naukowego. Dla osób cierpiących na choroby jednogenowe ma ona potencjał tworzenia nowych opcji terapeutycznych i nowego świata możliwości. Aby dowiedzieć się więcej na temat terapii genowej, odwiedź stronę exploregenetherapy.com. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że to było czytelne przedstawienie. Dziękujemy Wam za to, że zabraliście głos. A teraz poprosiłabym o zabranie głosu nasze panie ekspertki. Widziałam, że żywo dyskutowałyście między sobą, na bieżąco komentując relacje rodziców. To, co padło tutaj, myślę, że będziemy to podkreślać, panie profesor, to to, że jeszcze niedawno walczyliśmy. Przede wszystkim walczyła fundacja, rodzice i ci, którzy są zaangażowani w ten proces właśnie o badania przesiewowe dla noworodków w kierunku SMA. Udało się i od kwietnia tamtego roku ten program został uruchomiony pilotażowo w niektórych szpitalach, w niektórych województwach, ale ponieważ był tak sprawnie przygotowany i nie sprawia tak żadnych problemów, co się rzadko zdarza, żeby lekarze nie stawiali pielęgniarki oporu, ale naprawdę szapoba, zdało się to wcześniej niż mogło i od kwietnia, od 8 marca tego roku absolutnie każdy noworodek, który pojawia się na świecie w polskim szpitalu jest przebadany pod kątem właśnie SMA. Skoro mamy ten program, to wydaje się zupełnie uzasadnione i logiczne, że trzeba rodzicom zaproponować coś, co sprawi, że to SMA po prostu nie będzie siało spustoszenia w organizmie dziecka, zwłaszcza, że wiemy, że istnieje terapia, jak mówią badania, która ma spektakularne efekty. I o prezentację tych badań poproszę panią profesor. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja chciałabym państwu powiedzieć o tym, że terapia genowa ma już swój czas. Ja bardzo bym poprosiła o parę przeźroczy, które przygotowaliśmy na tą okoliczność. Bliżej mikrofon można. Okay. Bardzo poprosiłabym o przeźrocze. One tutaj już są.
To ja pozwolę sobie wstać, żeby Państwu pokazać mniej więcej, o co chodzi. Otóż tak jak Państwo słyszeli na tej zajawce dotyczącej terapii genowej, ten lek, terapia genowa zastępuje funkcję wadliwego lub brakującego genu. Ona oczywiście genomu człowieka nie modyfikuje, natomiast zastępuje ten gen i prowadzi do, no, przywraca ekspresję białka SMN i doprowadza dzięki temu do przeżycia neuronów. I takie badanie, które zostało przeprowadzone dla terapii genowej u pacjentów przedobjawowych, czyli to jest ta grupa, o której pani redaktor mówiła, tych dzieci identyfikowanych często z przesiewu, a jak w historiach państwa dzieci identyfikowanych dlatego, bo rodzeństwo było chore i to już jest szczęściem od Boga historia, teraz mamy przesiew. I proszę zobaczyć, 100% pacjentów pozostaje przy życiu i nie wymaga stałej wentylacji. To jest populacja pacjentów z dwoma i trzema kopiami genu SMN2, więc potencjalnie pacjenci najciężej chorzy, czyli populacja z dwoma kopiami, jakby odpowiednik tego pierwszego typu rdzeniowego zaniku mięśni, z trzema kopiami drugiego lub trzeciego typu. Proszę zobaczyć, 100% pacjentów nie wymaga wsparcia oddechowego, czyli jest pełna niezależność od wsparcia. 100% pacjentów nie wymagało żadnego wsparcia żywieniowego, a 97%, czyli 28 na 29 pacjentów utrzymywało prawidłową masę ciała dla wieku i dla płci. To jest ta taka najbardziej, powiedziałabym, wrażliwa populacja pacjentów, czyli pacjenci z dwoma kopiami, czyli historycznie pacjenci, których określano się jako pacjenci, którzy nigdy samodzielnie nie usiądą. I proszę zobaczyć, 100% pacjentów po terapii genowej zastosowanej w okresie przedobjawowym osiągnęła kamień milowy w postaci samodzielnego siedzenia, z czego 11 na 14 w oknie rozwojowym. 79% tych pacjentów stoi samodzielnie, z czego 7 na 11 w oknie rozwojowym, 64% chodzi samodzielnie przed ukończeniem 18 miesiąca życia, z czego aż 5 w oknie rozwojowym. Ta populacja pacjentów z trzema kopiami, czyli ta potencjalnie lepsza, ale to są też pacjenci, którzy w typie drugim nigdy nie będą samodzielnie chodzić, a pacjenci w typie trzecim może chodzić będą, ale to chodzenie utracą. Żadne dziecko nie wymagało jakiegokolwiek wspomagania oddechowego i brak jakiegokolwiek wsparcia żywieniowego i podkreślamy tutaj to, że jest poprawa w zakresie funkcji opuszkowych. I oczywiście to, co jest istotne, niezależność wsparcia żywienia i oddechu, osiągnięcie odpowiednich dla wieku kluczowych etapów rozwoju ruchowego, nieosiągalnych dla pacjentów, którzy nie byliby leczeni, i jednorazowe podanie terapii we wlewie dożylnym trwającym około godziny. I myślę, że to jednorazowe jest takim dosyć magicznym słowem dla terapii genowej, bo każdy z nas jakby miał wybierać lek na jakąkolwiek chorobę. Gdyby mógł, to chciałby ten lek wziąć raz i móc o tej chorobie zapomnieć. I ja myślę, że my do takiej rzeczywistości dojdziemy, bo to hasło tak dla terapii genowej jest niebywale istotne. Pani profesor, chciałabym dopytać jeszcze o te funkcje opuszkowe, bo to może umknąć. No tak, to jest właśnie połykanie i oddychanie, czyli to, co u dzieci, zwłaszcza z typem pierwszym rdzeniowego zaniku mięśni, szwankuje dosyć szybko, czyli dzieci nie połykają i mają trudności z oddychaniem. Tutaj w przypadku zastosowania terapii u pacjentów przedobjawowych takie rzeczy nie mają miejsca. Dziękuję bardzo. To teraz poprosiłabym panią profesor Katarzynę Kotulską i Jóźwiak o to, żeby opowiedziała nam, jakie są efekty leczenia terapią genową w praktyce klinicznej. Mamy tu do dyspozycji badania z Niemiec. Dzień dobry. Mamy do dyspozycji badania z Niemiec, dlatego że terapia genowa w Polsce nie jest refundowana, ale w niektórych krajach, to już padło tutaj stwierdzenie, jest. Do takich krajów należą Niemcy. Tam ta refundacja jest dosyć długa już, w związku z czym można było się pokusić o pewne podsumowania. Ja chciałam Państwu pokazać, jak to wygląda z perspektywy kraju, w którym ta terapia od 2 lat jest dostępna.
Można ją, ponad dwóch lat jest dostępna, można było w związku z tym taką analizę przeprowadzić. To jest duże badanie, bo obejmujące 76 pacjentów, którzy taką terapię otrzymali. Ale mam jedno zastrzeżenie. Otóż to nie do końca jest to, co byśmy chcieli zobaczyć, dlatego że w tym badaniu większość pacjentów, zasadnicza większość pacjentów, to byli pacjenci, którzy byli leczeni terapią genową stosunkowo późno. Już po wystąpieniu objawów choroby, tych przedobjawowych pacjentów, było tam bardzo niewielu, a to z tego powodu, że nie było badania przesiewowego w Niemczech. Nie mają tego, co mają my. Co teraz mamy my? Już mają, teraz już mają, ale wówczas ale nie mieli. Mhm. I stąd trzeba patrzeć na to przez pryzmat tego, że być może, że te wyniki nie są takie, jakie tak naprawdę można byłoby uzyskać, gdyby skorzystać z dobrodziejstwa badania przesiewowego. Jak mówiłam, to badanie obejmuje 76 pacjentów i takich pacjentów, którzy odpowiadają rzeczywistości klinicznej, nie czysto sterylnym warunkom badania klinicznego, do którego pacjent musi spełnić odpowiednie warunki, dla wielu pacjentów niespełnialne, tylko tych rzeczywistych pacjentów, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Ta grupa obejmowała, jak mówiłam, bardzo niewielką grupę pacjentów przedobjawowych. Tych przedobjawowych było tylko 6. Natomiast wszyscy pozostali to byli pacjenci objawowi. Na tych 70 pacjentów to byli pacjenci objawowi w znakomitej większości z typem pierwszym rdzeniowego zaniku mięśni, bo to było pacjentów 51 i 19 z typem drugim. Mało tego, byli to pacjenci, którzy otrzymali terapię genową jako jedyny lek, pierwszy. Nigdy wcześniej niczym innym nie byli leczeni, w tym ci pacjenci przedobjawowi. I takich pacjentów było 18. I znowu znakomita większość, bo 58 to pacjenci, którzy wcześniej byli czymś leczeni, czymś był również dostępny wcześniej lek nusinersen. Ta zmiana leczenia, decyzja o zmianie leczenia z nusinersenu na terapię genową była podyktowana różnymi warunkami. Tutaj macie Państwo przedstawione, to się nie sumuje do 100%, bo czasami tych okoliczności, które decydowały o tym, że tę terapię zmieniono, było więcej niż jedna. Tak. Ale w znakomitej większości dotyczyło to braku oczekiwanego efektu. Najczęściej tym oczekiwanym efektem była poprawa. Tutaj jeżeli pacjent się nie poprawiał, no to był główny powód, ale były również powody inne, takie jak na przykład sama potrzeba rodziców. No i to, co mam nadzieję, że może dominować w przyszłości, mam nadzieję, że w Polsce też, to po prostu leczenie pierwszego wyboru, czyli jakby z samego założenia terapia genowa. To, co jest istotne, jeżeli popatrzymy na okres obserwacji tych pacjentów, tutaj okres obserwacji był różny, bo najkrócej obserwowany pacjent to był 2 miesiące, niektórzy przez rok, ale to, co chciałam Państwu pokazać najistotniejszego, to jest zależność tego, jaki wynik uzyskano po otrzymaniu terapii genowej przez dziecko od wieku tego dziecka. Im młodsze dziecko, tym efekt lepszy. 13, jest taka skala filadelfijska oceny funkcji ruchowych dziecka. Ona ma w sumie 64 punkty. Prawidłowo rozwijające się dziecko ma 64 punkty. I ta poprawa, którą uważa się za istotną, taką, którą dziecko zauważy, rodzice zauważą, są 4 punkty w tej skali. Dla najmłodszych dzieci, tych, które miały mniej niż 8 miesięcy w momencie podania terapii genowej, ta poprawa średnio wynosiła prawie 14 punktów. Dla pacjentów, którzy mieli między 8 miesięcy a 2 lata, niecałe 8 punktów. Ale już pacjenci starsi, tych powyżej drugiego roku życia, to w zasadzie byli pacjenci, którzy się utrzymali na tym samym poziomie. Oni się już nie poprawiali w znaczący sposób. To znowu pokazuje, że im wcześniej, tym lepiej. I tu jeszcze raz pokazane to samo, tak jak to wyglądało po 6 miesiącach od terapii genowej, w zależności od wieku pacjenta. Tutaj też wyraźnie widać, że im młodsze dziecko, tym lepiej, tym większa poprawa. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to jest to, że ponad połowa pacjentów, którzy otrzymali terapię genową, po otrzymaniu terapii genowej osiągnęła jakiś kamień milowy rozwojowy. Te kamienie milowe to jest samodzielne siadanie, to jest wstawanie z podparciem, to jest samodzielne wstawanie, to jest czworakowanie, chodzenie z podparciem i wreszcie samodzielne chodzenie. Jakiś jeden z tych punktów wcześniej nieosiągnięty, połowa pacjentów, nieco ponad połowa pacjentów osiągnęła. To jest duże osiągnięcie, to są tak zwane duże kamienie milowe, to jest bardzo duże osiągnięcie rozwojowe dla dzieci.
I jeszcze jedna istotna rzecz to jest taka, że nie tylko skuteczność jest większa u młodszego pacjenta, ale i bezpieczeństwo. To też jest bardzo istotne, bo im młodsze dziecko, tym terapia genowa wiąże się z mniejszym ryzykiem działań niepożądanych. I to jest kolejny argument, dla którego warto starać się o podanie tej terapii jak najwcześniej. A my możemy powiedzieć, jakie mogą być te ryzyka przy późniejszym wieku, w późniejszym wieku? Co do tego późniejszego wieku, to zależy, jak go zdefiniujemy. Dlatego, że terapia genowa jest dostępna od kilku lat dopiero. W związku z czym my możemy oczywiście podsumować wyniki dotyczące bezpieczeństwa zarówno w badaniach klinicznych, jak i w tej praktyce klinicznej z troszkę ponad 6 lat. Natomiast w takim krótkoterminowym, czy w tym takim do 6 lat okresie, to najważniejsze jest takie krótko działające, krótkotrwałe, ale jednak istotne wywołanie przez sam wektor tego wirusa, którego podajemy, który jest nośnikiem, jest gen, tak, wywołanie reakcji zapalnej. Ona dotyczy głównie wątroby i wymaga stosowania dodatkowego leczenia, którym jest sterydoterapia, o której też już mamy tutaj wspominały, że dziecko było leczone sterydami. I też im starsze dziecko, tym ta terapia sterydowa jest częściej potrzebna dłużej i w większej dawce. I to są te niespodziewane działania niepożądane, które chcielibyśmy jak najwięcej uniknąć. No one są spodziewane i one są spodziewane. I to jest ważne, że one są spodziewane, dlatego że my wiedząc o tym, że tego się możemy spodziewać, możemy odpowiednio zadziałać i odpowiednio się na to przygotować. Więc to są działania niepożądane, które my jesteśmy w stanie bardzo dobrze przewidzieć i możemy nimi w związku z tym skutecznie sobie z nimi radzić. Natomiast one są zdecydowanie częściej widoczne u dzieci starszych niż młodszych, więc no, zależy nam bardzo na tym, żeby stosowana ta była. Zastanawiałam się, jak przebiega to badanie przesiewowe, ale pani profesor już przygotowała planszę, więc możemy się dowiedzieć. Przeskoczyło do tego slajdu. My jesteśmy bardzo dumni z tego badania z tego programu badań przesiewowych, dlatego że my nie tylko mamy całą Polskę objętą, od kwietnia tego roku całą Polskę objętą tymi badaniami i rzeczywiście każde rodzące się w Polsce dziecko ma stawiane rozpoznanie, może mieć postawione rozpoznanie w oparciu o badanie genetyczne. W przypadku tylko 5% pacjentów, którzy mają taki typ mutacji, który nie wykrywany jest w badaniu przesiewowym, to jest niemożliwe, ale 95% pacjentów możemy rozpoznać w oparciu o to badanie. Ale nie tylko to, że cała Polska, ale jeszcze i to, że ten program naprawdę bardzo sprawnie działa i średni wiek uzyskania wiadomości o tym, że dziecko ma nieprawidłowy wynik badania genetycznego, to jest 11 doba życia. To jest bardzo, bardzo wcześnie. To jest wcześniej niż w innych krajach. Czyli dziecko jest wypisywane do domu i wtedy rodzic dostaje powiadomienie do domu, tak? Tak, ale to nie do końca rodzic. Dlatego, że my chcąc usprawnić to i to rzeczywiście sprawdza się świetnie, wprowadziliśmy taką zasadę, że ponieważ mamy dobrze działający program leczenia nusinersenem, w którym dzieci, małe dzieci są już leczone i są lekarze, którzy znają się na postępowaniu w rdzeniowym zaniku mięśni. W związku z tym procedura jest taka, że laboratorium, które wykonuje badania przesiewowe, to są dwa laboratoria, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie dla większości Polski, dla województwa zachodniopomorskiego, laboratorium w Szczecinie. To laboratorium po stwierdzeniu nieprawidłowego wyniku wysyła wiadomość do najbliższego miejsca zamieszkania dziecka, ośrodka, który program prowadzi. I ten ośrodek w ciągu 2 dni kontaktuje się z rodzicami pacjenta. Wie, co powiedzieć temu pacjentowi, tak, że pacjent nie zostaje sam z tą informacją. Absolutnie. I nie wie, dokąd pójść, nie. Tylko jest od razu zaopiekowany. Absolutnie nie, jest zapraszany do ośrodka. Najczęściej rodzice przyjeżdżają bardzo szybko. No, domyślam się. Bardzo szybko. Czasem nie dowierzając, bo patrzą na zdrowo wyglądające dziecko, a tu dostają informację, mamy nieprawidłowy wynik badania genetycznego.
I od tego momentu zaczyna się już dalszy bieg, bo mamy możliwości dwie. U dzieci, które zupełnie zdrowo wyglądają, nie mamy żadnych nawet podejrzeń co do tego, że mamy do czynienia z rdzeniowym zanikiem mięśni, z objawami rdzeniowego zaniku mięśni. Musimy zweryfikować to badanie genetyczne. Pobieramy próbkę krwi, wysyłamy ją do badania genetycznego. W ciągu 3 dni otrzymujemy wynik weryfikujący. To jest po to, żebyśmy byli absolutnie pewni, że nie doszło do żadnej pomyłki. Jak na razie nam się żadna pomyłka nie zdarzyła, ale mamy publikacje amerykańskie na przykład, które pokazują, że parę procent takiej możliwości istnieje w badaniach przesiewowych, w związku z czym tak robimy. W przypadku, kiedy dziecko ma objawy i objawy są potwierdzeniem, wówczas na to badanie weryfikujące, my je wykonujemy, ale nie czekamy na jego wynik, tylko możemy wdrażać leczenie natychmiast. I w tej chwili jedynym lekiem dostępnym jest nusinersen, ale oczywiście... Bój idzie o to, żeby to nie był jedyny lek, ale żeby postawić na terapię genową. Tak, no mamy 3 terapie zarejestrowane i chcielibyśmy mieć do dyspozycji dla każdego pacjenta. A jakie byłyby, pani profesor, zdaniem korzyści z tego, że ten program terapii genowej byłby umieszczony w ustawie o funduszu medycznym, pani profesor? To znaczy się, tak jak już wspomniała pani profesor Kotulska, skoro powiedziało się A, czyli powiedziało się tak dla programu lekowego i powiedziało się to, że rodzice dostają informacje w 8, 10, 11 dniu życia ich nowonarodzonego dziecka, że dziecko ma chorobę śmiertelną. To jest zupełnie inna grupa pacjentów niż grupa państwa, którzy, zwłaszcza w przypadku pacjentów, którzy mają rodzeństwo chore, w jakiś sposób do pewnych rzeczy można było być może się przygotować. Zupełnie to jest też inna grupa pacjentów niż pacjenci, którzy przeszli już tak zwaną drogę Gehenny od objawu do rozpoznania. To są ludzie, którzy chcą szybko wiedzieć, co mogą zrobić, ale oni jeszcze nie, jakby na nich spada po prostu cały ciężar tej diagnozy. I spada na nich to, że oni nie wiedzą. To, co powiedziała któraś z pań, że się wybiera do Belgii, żeby się dowiedzieć, co ją czeka. To można się wybrać w różne miejsca, bo ja nie podejrzewam, żeby ktoś nam taką receptę dał, ale rozumiem to, że państwo szukają. Natomiast to są rodzice, którzy chcą mieć odpowiedź, czym mam leczyć to dziecko, co mam robić. I my jesteśmy pod ścianą, bo my musimy z tymi pacjentami rozmawiać, musimy i chcemy. I mamy do dyspozycji jeden lek. I mówimy, proszę państwa, no jest dobrze, bo jest świetnie działający program lekowy i jest jeden lek. Ale jeśli dziecko jest przedobjawowe i my możemy podać mu lek, który podaje się, tak jak powiedziałam w swoim wystąpieniu, raz w życiu i on jest efektywny, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi, krótkich jeszcze, bo 6-letnich obserwacji wskazują na to, że dzieci, tak jak Jaśmina, biegają, skaczą i zjeżdżają na zjeżdżalni, to ja nie widzę żadnego powodu, że skoro płatnik zrefundował przesiew, nie może zrefundować terapii genowej, choćby na początek dla grupy pacjentów, którzy są identyfikowani w przesiewie. No właśnie, bo powiedzmy, o jakich liczbach my rozmawiamy. Program przesiewowy będzie wyłaniał mniej więcej... 50 pacjentów rocznie, no takie właśnie są szacunki. Z czego nie wiem, ilu pacjentów, to jest trudno nam powiedzieć. Myślę, że jeszcze musimy trochę poczekać, ale tak według wstępnych szacunków około 30-35 pacjentów będzie przedobjawowych, czyli zupełnie zdrowych. No więc to są pacjenci, którzy mogą... tydzień, bo tyle trwa mniej więcej czekanie na terapię genową. A może klucz kryje się w tym, że jak ci, którzy walczą o refundację, używają słowa chcemy leczyć zdrowego pacjenta, to w Ministerstwie Zdrowia dostają paraliżu. Nie, bo oni zrefundowali terapię, zrefundowali przesiew, więc myślę, że rozumieją, co to znaczy leczyć zdrowego pacjenta. Natomiast myślę, że nie rozumieją i ja nie wiem już, jak to powiedzieć, bo przecież my rozmawiamy na temat refundacji wszystkich 3 terapii od lat. I oczywiście cieszymy się, że pierwsza terapia się zrefundowała, ale teraz
po prostu jest czas na to, żeby pójść krok dalej. I to się należy po prostu tym pacjentom, którzy w przesiewie są identyfikowani. Oni, ja nie rozumiem jakiegoś argumentu, że ta terapia jest za droga. Każda z tych terapii jest bardzo droga, a to jest, jeśli ona jest podana raz, ten pacjent właściwie przestaje być jakimkolwiek obciążeniem dla systemu zdrowotnego, to ja tego rachunku ekonomicznego nie rozumiem. Ale jak mówię, ja studiowałam medycynę, a nie ekonomię, ja się na tym znać nie muszę. Ale mam nadzieję, że ktoś się na tym pozna i że naprawdę ta terapia genowa zostanie zrefundowana. A dla pani profesor, co jest argumentem za tym, żeby ten program znalazł się? Ja myślę, że wszyscy usłyszeliśmy te argumenty, jak mamy mówiły, tak? Dlaczego zdecydowały się na to, że będą zbierać na terapię genową? Tak. I dla mnie osobiście to jest, poza tym, co mówiła już pani profesor Bełdzińska, to dla mnie to jest najbardziej bolesne, że tak naprawdę w Polsce terapia genowa jest dostępna, tyle że za pieniądze. Mhm. A powiedzcie, skoro jest dostępna, to dlaczego ludzie wyjeżdżają za granicę? No, nie jest dostępna, bo to ja się nie zgodzę, że jest dostępna. Ona jest dostępna. Pan powiedział, ile wysiłku. Pani powiedziała, że już właściwie nie wiecie, czy nie kładziecie domowego życia na korzyść tego, że zbieracie pieniądze na terapię genową. Przepraszam bardzo, ale rodzice dziecka chorego na jakąkolwiek chorobę nie powinni się interesować tym, że mają zbierać pieniądze na cokolwiek. Tak? Bo to powinien zapewnić system i państwo i mechanizmy ratunkowego dostępu do terapii, nie wiadomo co jeszcze i tak dalej. A w przypadku terapii genowej refundacji w ramach Funduszu Medycznego, który został okrzyczany wielkim sukcesem i jak do tej pory żadna innowacyjna terapia w neurologii z Funduszu Medycznego nie została zrefundowana. Zostały zrefundowane teraz 3 terapie na mukowiscydozę, super, fantastycznie, ale ja bym sobie życzyła, żeby wszystkie 3 terapie na rdzeniowy zanik mięśni też były zrefundowane. Ale to, co ja chciałabym bardzo podkreślić i chciałabym, żeby to wybrzmiało, jak będą wszystkie 3 terapie, to proszę państwa, jedna terapia jest dla jednego pacjenta. I naprawdę my wtedy nie możemy myśleć o tym, że każdy pacjent będzie dostawał wszystkie 3 leki naraz, bo to tak nie będzie. Ja właśnie chciałabym zapytać Wojtka o to. Wojtku, tam jeszcze chyba mamy mikrofon jeden. Bo Antosia terapię genową dostała. Tak. A czy w związku z tym zaprzestała stosowania tej terapii, tej pierwszej, którą dostawała, refundowanym lekiem? Nie zaprzestaliśmy, dlatego że cały czas widzimy jeszcze pozytywne oznaki po każdej punkcji spinrazy. Aha. No właśnie, to ja mam takie pytanie merytoryczne. Czy pani profesor zdaniem ten lek faktycznie jest jakby wzmocnieniem terapii genowej? Nie. Co mówią badania? Znaczy się, ja bym się bała. To jest jakby, ja powiem szczerze, to jesteśmy w bardzo wysublimowanym miejscu ludzkiego organizmu. I ja doskonale pana rozumiem, że pan widzi poprawę i tak dalej. Natomiast ja uważam, że każda z tych terapii ma działać na podkręcanie tego. Efekt działania tych terapii jest dokładnie ten sam. W związku z tym pójście coraz wyżej i coraz wyżej, ja nie wiem, jakie będą konsekwencje tego. Dlatego uważam, że, a przede wszystkim, mówiąc już zupełnie brutalnie, trzeba się na jedną terapię zdecydować. I tak mi się wydaje, że tak jest. Ja po ludzku i jako matka pana rozumiem, ale my musimy to jakoś uporządkować. Nie możemy pozwolić sobie na to. Państwa córka jest może w tej sytuacji, w tej szczęśliwej, że nie ma ograniczeń w programach lekowych, ale gwarantuję panu, że jeśli będą dostępne te leki w programach lekowych de novo, to dla pacjenta wchodzącego do programu na pewno będzie możliwość stosowania jednej terapii. Mhm. Chciałem jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, przepraszam. Tak. Że po terapii genowej przede wszystkim zaobserwowaliśmy bardzo dużą poprawę jakości oddychania Tosi. Również sam fakt, że Tosia się przestała krztusić podczas przyjmowania pokarmów, to jest dla nas polecane. Niezwykle budujące i to jest ten sukces, na który żeśmy przede wszystkim liczyli. No mamy też drugie dziecko, które obecnie przyjmuje spinrazy, niemniej jednak powiedzieliśmy sobie z żoną, że jeśli terapia genowa będzie zrefundowana, to faktycznie w przypadku Heleny, która jest przedobjawowa, nie będzie miała kontynuowanego leczenia spinrazą, tylko zostaniemy już wtedy tylko i wyłącznie przy terapii genowej, jeśli taka możliwość podania oczywiście w jej przypadku będzie. I to pokazuje jeszcze raz, że
warto zastosować tę terapię wcześniej. To, że my mamy tę terapię dostępną tylko i wyłącznie w ramach takiego komercyjnego dostępu, czyli za pieniądze, co wymaga gromadzenia środków. I wydłuża ten czas. To wymaga czasu. A objawy się zaczynają namnażać. To z założenia już daje nam opóźnienie w terapii, a jak widać, nie tylko z naszych doświadczeń, ale i niemieckich, czas odgrywa ogromną rolę. Mam teraz pytanie do Państwa. Czy Państwo z kolei mają jakieś pytania do naszych ekspertów, do rodziców? Jest właśnie ten czas na zadawanie. Proszę bardzo. Tak, to Pani. Tak. Za chwileczkę. Była Pani pierwsza. Mamy program przesiewowy, ile dzieci do tej pory zostało zdiagnozowanych, bo cały czas pani profesor mówi o tych szacunkach 50 dzieci rocznie, no ale skoro mamy już praktycznie od roku program przesiewowy, no to już jakieś pierwsze badania. 35 jest zidentyfikowanych z przesiewu w tej chwili, na dzień dzisiejszy. Czyli jednak mniej niż te 50. Nie, tak? Bo nie ma, jeszcze rok nie działa program w całej Polsce. Okej. Drugie pytanie. Właśnie o, że tak powiem, nakładanie się tych terapii, tak? To znaczy, czy to jest tak, że albo rodzice się muszą zdecydować na terapię genową, albo na terapię dzisiaj refundowaną, czy one tak naprawdę się nie wykluczają? Mamy jeszcze trzecią przecież terapię w syropie i niektórzy rodzice stosują te trzy naraz, czy próbują stosować te trzy naraz. Znaczy się, to jest kompletnie bez sensu. Jakby stosowanie trzech terapii naraz jest kompletnie bez sensu i to jest niestosowane już absolutnie nigdzie na świecie. Jedyne przypadki, które są stosowane, to jest jeśli pacjent był wcześniej, ale w leczeniu nusinersenem i był pacjentem objawowym, bo tak się zdarza, to wtedy była podana terapia genowa i jeśli program lekowy dostępny w danym kraju nie wykluczał zastosowania terapii genowej, że ona wykluczy i pójście dalej w tym samym programie, to wtedy w niektórych przypadkach terapia spinrazą jest kontynuowana, tak jak tutaj u Państwa, ale w znakomitej większości przypadków pacjent mógł być leczony wcześniej i jak dostał terapię genową, to w wielu przypadkach na tym zaprzestaje. Ja mam sama pacjentów, którzy byli leczeni lekiem X, bo to są akurat pacjenci, którzy przyjechali z Ukrainy i byli na wczesnym dostępie do terapii doustnej, dostali terapię genową i mówią, no to może już wystarczy, prawda? Bo to jest znowu powielanie się. To jest trochę tak, ja to tak rozumiem, przynajmniej Kasiu, popraw mnie, jak uważasz inaczej, ale jeśli mamy jakąś chorobę przewlekłą, tak? I ja się zajmuję głównie padaczką, to mogę powiedzieć w ten sposób. I ktoś ma napady padaczkowe i dostaje jeden lek, który jest skuteczny, ale do tego chce wziąć jeszcze drugi i trzeci lek. To ja się pytam, po co? Okej, nie, bo ja pytam oczywiście o dane kliniczne, bo dzisiaj nie mamy refundację jednego leku w Polsce. Czy te dzieci, które dzisiaj dostają to leczenie, mogą dostać też terapię genową? W ramach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja nie pytam o refundację, pytam o dane kliniczne. Pani profesor, bo ja doskonale znam sytuację prawną, także tutaj i stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. U pacjenta objawowego, jeśli dostał nusinersen, to jest tak zwane pomostowanie i może dostać terapię genową. Ale w znakomitej większości danych klinicznych ta terapia nie jest kontynuowana. Dobrze, dziękuję. To znaczy właśnie ja sobie myślę, że jeśli mielibyśmy te trzy terapie, wiadomo, że to już jest inny moment, kiedy już przesiewy są, więc inaczej dzieci będą leczone właśnie tą jedną terapią, nie? Ale tak jak na przykład jestem w swojej, ja patrzę ze swojego punktu widzenia, że mam do wyboru te terapie, no niby nie są dostępne, ale jednak mam szansę, nie? No i chciałabym wiedzieć właśnie porównanie. I tak jak pani mówi, że jednak są osoby, które stosują dwie terapie, prawda? Czy to było gdzieś zbierane były doświadczenia? Bo mi się wydaje, że my nie znamy tego naukowo tak dobrze, więc dla nas to jest tak jakby coś zupełnie innego, bo terapia genowa działa tak jakby na ten gen, który jest uszkodzony, a tutaj, że
tym nusinersenem lub z diplom może nam pomóc z tym efekt białkom. Działania jest dokładnie ten sam. No właśnie. Tylko, że tutaj ma pani tak zwane trwałą zmianę w terapii genowej. Tak jak tutaj pokazano. Wpasuje się ten transgen na tym wektorze i będzie produkował to białko SMN. Stale natomiast w przypadku terapii i nusinersenem i risdiplamem ma pani taki, to są oligonukleotydy antysensowne, które doprowadzają do tego, że one uruchamiają ten taki gen cichy, ten, który produkuje 10% białka SMN, czyli ten gen SM2, który jego się podkręca, żeby on produkował pełnowartościowe białko, to, które czyli w przypadku terapii genowej poddanej już nie potrzeba go wtedy. Według wszelkich danych sześcioletnich dla terapii genowej i ośmioletnich dla nusinersenu i nie wiem, pięcioletnich dla risdiplamu, czy może sześcioletnich, nie. Nie trzeba. To są terapie, które są w wielu przypadkach równoważne, jeśli chodzi o efekt kliniczny. Najlepsze porównania mamy znowu dla pacjentów przedobjawowych, bo to jest najłatwiejsza grupa do porównania. To są dzieci, które zaczynały dobrze i bardzo łatwo jest zaobserwować, czy na którejś terapii się może pogarszają bardziej i tak dalej. Pan zwrócił uwagę na funkcje opuszkowe. To jest coś takiego, co jest dosyć mocno podnoszone, jeśli chodzi o terapię genową, że ona działa trochę lepiej na funkcje opuszkowe, ale też nie ma badań porównawczych, bo my jesteśmy nie w tym momencie drogi, żeby ktoś powiedział, stanął i całym swoim autorytetem, niech to będzie Laurent Servet, czy DeVito, czy Mercury, powiedział, ja uważam, że ta terapia, czy ta terapia jest lepsza. One są lepsze, bo jednorazowe, inne dlatego, bo nie trzeba robić nakłucia lędźwiowego, no i a inne dlatego, dziecka, że są dostępne i można je podać w drugiej dobie życia dziecka. No tak, bo dodajmy, że ten lek, o którym mówimy, jest podawany dolędźwiowo co 4 miesiące przez cały życie, tak? Tak, ale jest to lek, który możemy na dzień dzisiejszy w Polsce podać od razu pacjentowi. Jakby kwalifikacja jest błyskawiczna, jeśli rodzi się pacjent z objawami i on leczenie już dostaje. Tak, więc tutaj my nie mamy czasu na to, żeby czekać, bo to słynne hasło czas to motoneuron jest prawdą. Ale jeśli jest pacjent, który jest z przesiewu, dostał 10 punktów i nie ma obniżenia napięcia mięśniowego i wygląda dorodnie i w ogóle nikt nie budzi żadnych wątpliwości i jest pacjentem, który ma na przykład 3 kopie. Więc prawdopodobieństwo, że on będzie bardzo dobry, jest znacznie dłuższe niż w przypadku 2 kopii. To tam podanie terapii genowej w 3 tygodniu czy w 2 tygodniu jest no czymś, co wydaje się być najbardziej logiczne. Tak samo zresztą jak u pacjenta z 2 kopiami przedobjawowego. To w ogóle nie ma, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale chciałabym, żebyśmy my mogli z państwem, którzy są identyfikowani z przesiewu, usiąść i powiedzieć, proszę państwa, mamy taką opcję i taką opcję. Z rodzica, nie? I lekarza, bo państwo, tak jak pani mówi, też nie wszystko wiedzą. Państwo muszą się zapytać, a my mamy państwu zgodnie z naszą wiedzą i z tym, co jest dostępne w badaniach klinicznych, w literaturze, jak najrzetelniej odpowiedzieć. To jest leczenie dla państwa. Ja państwu odpowiadam, według mnie jedna terapia, jeden pacjent. Tak jak na przykład w przypadku Marysi, ja bym nie miała może wątpliwości takich większych, że jestem na nusinersenie, ale mogę przejść na terapię, tak? Tak. I na tym zakończyć i bym tego bardzo chciała na przykład. Tak, nie? Tak. Ja bym tak to widziała, że jeśli zwłaszcza młodsza córeczka jest przedobjawowo włączona, to teraz jakby aż się prosi, prawda, żeby dostała terapię genową i żeby... I właśnie chciałabym tutaj jeszcze tak wrócić, zanim zapomnę w ogóle, o co mi chodzi, że wrócić do tych starszych dzieci, gdzie jeszcze mamy te dzieci z objawami na przykład, nie? Na ile to jest właśnie takie nasze życzenie, że faktycznie ona lepiej, bo jednak daje nusinersen, czy ta terapia pomogła więcej. I chciałabym tu powiedzieć, że o ile by łatwiejsze było życie i w ogóle myślę lekarzy i naszych rodziców, gdybyśmy mieli dostępne te terapie i byłyby prowadzone badania już od wcześniejszych czasów, No tak, prawda? Ale one są dopiero dostępne. Proszę panią,
jak ja zaczynam pracę, to rdzeniowy zanik mięśni był chorobą, która prowokowała nas do tak zwanej cichego oddalenia się. Czyli myśmy informowali, mówiliśmy, co rodzice mają zrobić, generalnie dosyć współczującym głosem, ale myśmy nie mieli państwu nic do zaoferowania. A to, co jest w tej chwili, to ja nie chciałabym użyć słowa, że od przybytku głowa boli, bo nie boli, ale... No, jest tak, że mamy trzy terapie zarejestrowane i ja uważam, że wszystkie trzy absolutnie powinny być refundowane w ramach programów lekowych ze ściśle określonymi populacjami pacjentów, ale to już należy do nas. Dobrze, to dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze... Ja jeszcze chciałem, przepraszam. Tak. Chciałem się zapytać już tak bardziej, no ponieważ rodzice właśnie dzieci chorych na SMA to często no muszą być chcąc nie chcąc jakimiś tam badaczami też tych odmętów neurologii, mimo że tam często zawodowo z neurologią nie mają nic wspólnego, ale tak się zastanawiam, czy właśnie terapia genowa mimo wszystko nie jest bardziej dedykowana dla dzieciaków słabszych z SMA1, które mają tylko dwie kopie tego genu SMN2, ponieważ terapia genowa się nie odwołuje do tego, do tej kopii dwójki, tylko się odwołuje bezpośrednio, ona bezpośrednio wpływa, wspomaga ten pierwszy gen, tak, tę pierwszą kopię. I zastanawiam się, czy ten mimo wszystko nie jest lepsze niż podawanie właśnie spinrazy. To znowu... Ja najpierw krótki komentarz. Proszę państwa, zwróćcie państwo uwagę. Pan zaczął od tego, że rodzice się nie znają, a i potem powiedział pan coś, co dowodzi czegoś zupełnie innego. Tak? To dowodzi tego, że zaangażowanie rodziców, zaangażowanie organizacji rodzicielskich w proces leczenia to jest niezwykle istotna sprawa, bo dzięki temu możemy podjąć rozmowę i możemy wspólnie podejmować decyzje. I my byśmy bardzo, bardzo chcieli tego, żeby te decyzje dotyczyły również wyboru terapii, jeśli ten wybór będzie rzeczywisty. Bo na razie my możemy poinformować o tym, że mamy taką i taką terapię, ale dostępny jest jeden lek. A dzięki temu, że możemy oprzeć się o współpracę z rodzicami, to my możemy sobie przedyskutować sprawę i wspólnie podjąć decyzję o tym, co dla waszego dziecka będzie najlepsze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, którą chciałabym powiedzieć, to tak. My badań porównawczych między tym, jaki jest efekt działania różnych leków na nawet ten sam typ rdzeniowego zaniku mięśni nie mamy i będą one bardzo trudne do przeprowadzenia z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w dotychczas przeprowadzonych badaniach bardzo często one były zgłaszane do różnych, wyjściowo do różnych agencji regulacyjnych. W Stanach Zjednoczonych agencja FDA życzyła sobie innych punktów końcowych, czyli takich efektów terapii, które chcemy osiągnąć, niż na przykład Europejska Agencja Leków albo Japońska. W związku z czym te badania różnią się w konstrukcji i to utrudnia bardzo nawet wsteczną analizę ich wzajemnie między sobą, ich wyników. A druga rzecz jest taka, że jest to jednak choroba rzadka. To, że ona się zdarza u jednego na 7 tysięcy czy 6,5 tysiąca dzieci, to pokazuje, że to jest choroba rzadka. I znalezienie takich jednorodnych grup pacjentów, którzy będą dokładnie tacy sami, którzy będą mieli ten sam wyjściowo stan funkcjonalny, w tym samym wieku będą i będą mogli być w związku z tym porównywani 1:1 między tymi terapiami, będzie bardzo, bardzo trudne. Więc myślę, że na takie rzetelne dane, które by nam pokazywały, jak to faktycznie wygląda, to będziemy musieli bardzo długo czekać. Ale czy możemy odpowiedzieć na to pytanie, tak które SMA 1, 2 czy 3 lepiej się leczy terapią genową? Bo rozumiem, że do tego pan zmierzał. Ja trochę. Nie. Ja wiem, no. Ale ja bym jednak wróciła do tego, że moim zdaniem każda terapia jest najlepsza u pacjenta przedobjawowego. I mając przesiew, ja liczę na to, że my w większości będziemy leczyć pacjentów przedobjawowych. I na to mam nadzieję i myślę, że to jest nasza przyszłość. Hmm?
Jeszcze myślę, że te kopie też nie zawsze genu warunkują postać. My mamy dane w naszym rejestrze, które pokazują pacjentów z czterema kopiami, którzy mają fenotyp jedynki. Więc tutaj też to tak, wie pan, to znowu jest rzadka choroba, nie zawsze to wszystko przebiega tak, jakbyśmy się spodziewali, ale oczywiście globalnie jest tak, że dwie kopie gorzej, cztery kopie lepiej, ale od tej reguły są też wyjątki. Stąd myślę, tak jak powiedziała profesor Kotulska, pacjent przedobjawowy i jak najszybciej leczony. I jeśli może być leczony jednorazowo, to ja powtórzę i już więcej się nie będę odzywać, bo państwa zagadam, tak dla terapii genowej. To jest hashtag oczywiście, który może się pojawić w relacjach z tej konferencji i ci wszyscy, którzy chcieliby wspomóc. Właśnie także i wniosek, który od maja, drugi z kolei już leży w Ministerstwie Zdrowia, mogą oznaczać w ten sposób te wszystkie informacje. Pierwszy w lutym przepadł w Ministerstwie Zdrowia. Zobaczymy, jak pójdzie z tym. Może, jeżeli dotrze do tych, którzy o tym decydują, historia Jaśminy, bądź wyniki tych badań, to może faktycznie losy tego wniosku będą nieco inne. To na pewno ułatwi życie, a przede wszystkim no, da szansę równego rozwoju wszystkim dzieciom, które mają na to szansę, jak pokazuje nauka. Czy są jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że reszta będzie pewnie w tych kuluarach, do których zaprosimy państwa za moment. Ja chciałabym tylko jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że się tutaj spotkaliśmy. Hashtag obowiązuje. Przypomnę, że terapia refundowana jest w 19 krajach Europy. U naszych sąsiadów w Czechach, u naszych sąsiadów w Niemczech, Belgia, to są bardzo bliskie nam kraje. Węgry, proszę bardzo. Można zawsze używać tego argumentu w rozmowie, chociaż ostatnio ponoć już nie jesteśmy aż tak blisko, zwłaszcza po tym, co dzieje się na Ukrainie, ale mamy nadzieję, że argumenty, a nie sentymenty do końca będą przemawiały. Chociaż to, że są z nami rodzice i zechcieli się podzielić swoimi historiami, myślę, że też nie będzie bez znaczenia w tej całej dyskusji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Brawa, brawa.